Wiecie co? Zaryzykuję, że to jednak jest armadillo, bo to jest coś a la bardziej taki właśnie tytan pancernikowy, więc jak już bym miał tutaj nazywać go jakoś, to bym go nazwał właśnie armadillo. Sorry, że ja tak ciągle wracam do tego tematu, ale wiecie, staram się w taki dosyć merytoryczny sposób chcę też wejść w ten let's play, żeby nie było, że kogoś tutaj w błąd wprowadzę. No niestety, jeżeli chodzi o wersję na DS-a, to znam ją najmniej pod tym względem. Co jest troszeczkę smutne. No ale niestety musiałem poświęcić tutaj naszego tytana bożego. O-o, co tu mamy? O Jezu, ja nie lubię takich sekcji. O nie! Czekaj, mogę jakoś umrzeć? Dobra, jest od checkpointu. Świetnie. Dobra, plagi. Dajcie mi, kurde, tutaj armadillo. Chyba dzisiaj to będzie taka troszeczkę przeklęta sesja, gdzie nie uda mi się zrobić 100% poziomów. Bo już na to się zanosi, niestety. Co jest troszeczkę przykre, a wolałbym mieć te 100% mimo co. No dawaj, zleć w dół, kurde. Nic tu po tobie. Ty, a może tym hip... Albo dobra, nim nie. Ala, runda druga. Dobra, o to chodziło. Chodziło o to, żeby właśnie te wszystkie skrzynki zebrać i tym razem się udało. To teraz zobaczymy, co tutaj będzie miało miejsce. Nie ma tutaj niczego schowanego? Twórcy nic tutaj przede mną nie ukrywają? To całe szczęście, że nie. Tam u góry kryształ jest, dobra. Czyli zbliżamy się końcówki poziomu. O ile tutaj nie będzie końcówki zaraz. O nie. Ja chyba bym jeszcze raz zginął. Bo nie dostaniemy teraz nic za tego hipcia. Fuck this! Ajajaj, nie uda nam się mieć tego 100% jednak. Fuck! You destroyed all the crates for this level. No, tutaj nam poszło strasznie gównianie, nie będę tego tutaj ukrywał. No dobra, no to podejdźmy do sklepiku Koko. I pokupujmy rzeczy. No i tak właśnie nasz crash teraz wygląda. Ma teraz atak ulepszony do 6 na 8 punktów i zdrowie do 5 na 8, więc wygląda to jako tako dobrze. A teraz czas na walkę z Enginem. Tutaj troszeczkę mroczniejsza muzyka się włącza. Think about it, Engine. You can't be serious. You can't change the central evil plot like that. You're not even on the letterhead. I knew you would come. You've made a terrible mess of my factory. Or maybe that was the mutants. No matter. I'm going to clean this place up with you. That hurts. Ale ta tutaj walka jest jakaś taka dziwna, polagowana, nie? Spadki FPS-ów są jak nic. No ale tak wygląda właśnie walka z Enginem.
On co jakiś czas będzie na nas oczywiście rakiety zsyłał i tak dalej, ale... Myślałem przez chwilę, że on zginął, nie? To byłoby bekowe. Ale jak widzicie, nie jest on jakoś super wymagającym bossem. Ale spadki FPS-ów tutaj są masakryczne, ja pierdzielę. No źle jest to zoptymalizowane, nie będę tutaj tego ukrywał. Ale on chyba zaraz zginie. Tia. Dobra, powiem szczerze, że walka z nim była po prostu beznadziejna. Była beznadziejna i bez sensu. Ale mogę zachwalić soundtrack, który był jak najbardziej w porzo. No, tylko nie udało nam się zebrać tego specjalnego kremu, który przed chwilą tutaj miałem do zebrania. Więc będę musiał do tego i do tego poziomu wrócić, czyli tutaj na prawo i tutaj na lewo, czyli do Engines Factory oraz do... Jak ten poziom się nazywał? Insanity Jungle. Dobra, to wyjdźmy stąd. Nie ma tutaj na co patrzeć. Idźmy zatem do portu i zabierzmy się za poziom Niny, który będzie podsumowywał Insanity Island West. Tutaj będzie musi zmienić 25 zwierzątek w tytany, więc... Okej. Ale ładna tutaj sceneria jest. To nam w ogóle zwiastuje już naszą tą. To zwiastuje naszą trzecią wyspę, nie? Czyli już będziemy mieli teraz połowę gierki za sobą. Nie, ładnie tutaj, graficznie jak i soundtrackowo ładnie się prezentuje ten poziom. Jestem jak najbardziej, kurde, podekscytowany. Co tutaj mamy? A, dobra, to są te takie krzaczki, bo ja przez chwilę myślałem, że to jest jakiś jeżyk. Jeża Sonika zmieniamy, kurde, w potwora, kto by pomyślał? Owieczki, kaczuszki. To wszystko, kurde, takie, widzicie? Milutkie, milusie i tak dalej. A tak naprawdę, kiedy to zmienimy w potwora, to już, kurde... Czyste zło wychodzi z tego. 13 na 25, spoko. Koniec sekcji. O, i musimy naładować sobie naszego gnata. Fajnie, podoba mi się tutaj motyw z przeładowaniem pistoletu. Bardzo fajne. Fajnie tutaj jest to ogarnięte. Jedyne, do czego mogę tutaj narzekać, to to, że ta amunicja wydaje mi się, że zbyt szybko się kończy, I guess. To jest takie moje dosyć subiektywne zdanie w tej kwestii. Wy możecie mieć inne, ale mi się wydaje, że za szybko się amunicja kończy do tego pistolecika. Okej. Naładowany po raz kolejny. Może jutro w sumie nagrałbym kolejną sesję i może bym już powoli rozmyślał nad ukończeniem tej gry i zabraniem się za ostatnią grę, znaczy przedostatnią grę z maratonu Crasha. Uwaga na gilotynę. No, a niestety nie uważałem i skończyło się jak się skończyło. No i oczywiście od zera, dlatego że poziom nie ma checkpointów. Dobra, jesteśmy teraz przy końcówce. Tutaj mamy tą naszą gilotynę. Ale czy drzwi, które mogą nas zmiażdżyć. I lecimy dalej. Szybko, 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 szybko. Dobrze. Szybko, 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 szybko. Ładuj, 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 ładuj. Dobrze! Insanity Island West. Niestety nie zrobiony na 100%. No ale dobra, z tą wyspą możemy się już żegnać. Engina mamy tutaj pokonanego, więc teraz przyszedł czas namalować sobie kolejną trasę. I skoro te punkty mamy zaliczone, no to teraz trzeba dostać się do następnego. Czyli tutaj chyba... Musimy się dostać. Tak zgaduję przynajmniej. Entrapment Island, dokładnie tak. Trzecia wyspa i zarazem połowa gry już za nami. No dobra, to tutaj sobie skończymy. Ja jeszcze sobie wrócę poza nagraniem do
poziomu i pokażę wam, gdzie mi zabrakło, że tak powiem, tych Tiki Mask oraz Mojosów. Nie, Koko, na razie nie. No i cóż, to by było na tyle z mojej strony. Żegnam się z wami ja. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to subskrypcja mile widziana, łapeczka w górę. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to tak jak już przed chwilą wspomniałem, subik i łapeczka w górę będzie mile widziana. Oczywiście proszę, żebyś też wbił, jeżeli jesteś zainteresowany moją twórczością do takiego stopnia, że wbić na grupę na fejsie albo na grupę na Discord, żeby utrzymywać ze mną lepszy kontakt, ponieważ tam na bieżąco daję również informacje o odcinkach, jak i live streamach, których dawno też swoją drogą nie robiłem. I tutaj była przy okazji animacja, gdzie Crash se grał na DS-ie. Koko, zamknij dupę, bo ja teraz tutaj gadam. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Crasha of the Titans na DS-a. I nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa! I Crash, przestań grać na tym DS-ie. Zaraz se pograsz. No. Elo.